Zdrowia to nie są jaja. Na jajach można zarobić. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardzo. No dlaczego mówię o jajach? No jaja są dosyć popularne w Ameryce, no i dosyć tanie. Jeżeli się pójdzie do dużego sklepu, no to tam można kupić tuzin jajek za dolara, dolar 20, jakieś takie organiczne 2 dolary, takie co biegają, no nie wiadomo gdzie biegają, ale jest powiedziane, że nie są w klatkach, no to są jeszcze droższe. Najdroższe to są takie, które są karmione dietą wegetariańską. No te kurczaki, te kury są najbiedniejsze w sumie, no bo kura jednak nie jest wegetarianką, no ale dużo wegetarian wydaje im się, że no takich połowicznych wegetarian, tak, no bo wegetarianie nie jedzą, weganie chyba nie jedzą kompletnie nic pochodzenia zwierzęcego, a wegetarianie chyba jedzą może nawet ryby, no ale jajka chyba wegetarianie jedzą. W każdym razie podniecają się do tego, żeby kury były na diecie wegetariańskiej. No a każdy wie, że ten normalnie tak jak naturalny wychów tych kur to był taki, że biegały, zjadły tam jakąś robaka, zagryzły czasami mysze, no one ogólnie są mięsożerne, także do lat tam 50-tych, 60-tych to były karmione właśnie odpadami z restauracji czy z różnych kuchni. Później to zostało zabronione. Długo w Ameryce jeździli, właśnie zbierali jedzenie z restauracji dla świń i dla kur. Później to zostało zabronione. No ale są pewne kury bardzo torturowane wegetariańskim jedzeniem. No to ceny spadły powiedzmy 17% w stosunku do zeszłego roku. Omega-3 no to też żywią kury specjalnymi, jak to się nazywa, no siemię lniane. O, siemię lnianym, żywią je siemię lnianym, także siemię lniane ma dużo tego omega-3, no troszeczkę podobnego do omega-3 z ryb, no ale nie dokładnie takie same, no ale karmią mnie, no i w tych jajkach jest troszeczkę tam więcej. No to cena powiedzmy spadła o 13%. Tam białe jajka o 11, brązowe o 8 i tak dalej, a najbardziej wzrosły właśnie jajka, te które nie są hodowane w klatkach. No ale dlaczego o tym mówię? No taka historia jest Fred Adams, młody człowiek, kiedy miał tam 10 czy 15 lat, w 1957 roku dostał od ojca dwie krowy, tam hektar czy 2 hektary ziemi, no i zaczął uprawiać, zaczął wozić mleko, kupił sobie jakiegoś tam rzeczy do przewożenia, później pół ciężarówkę, jak był starszy. No i to taka no nie tyle legenda, co prawda, od pucybuta do milionera. No i facet skoncentrował się na produkcji jajek. Od 57 roku jeździł tą ciężarówką, sprzedawał to mleko, rozwoził pasze dla zwierząt, skupował te jajka. No i w 69 roku to już był na tyle miał pieniędzy, że kupił dwie firmy, jedną firmę działającą w biznesie nabiałowym w Kalifornii, drugą w biznesie z Maine, czyli to po przeciwnej stronie, powiedzmy, jeżeli patrzycie, no to jeżeli tu jest Atlantyk, Nowy Jork, Boston, tu jest Kanada, tu Kalifornia, czyli tu była Kalifornia, a Maine jest tutaj pod Kanadą. No i nazwał tą firmę Cal Maine, czyli Kalifornia i Maine. No i się wyspecjalizował właśnie w tych jajkach. W 1966 roku poszedł na giełdę, no i wszystko właśnie się zaczęło. Zaczęło to skakać, chodzić do góry, do dołu, no i teraz ta cena właśnie spadła do 36 dolarów. W zeszłym roku była
cena była $50, także $14 skok przez rok, no ale w 96 no to było tam parę dolarów za akcję, także jeżeli ktoś kupił za 3, 4, 5 dolarów, a sprzedał za 50, no to miał 10-krotny zwyżkę czy zysk, czyli dużo lepiej niż niektórzy na tym bitcoinach czy daskoinach, czy na tych innych rzeczach. No i ta cena właśnie tego Calmain spadła 12% w zeszły poniedziałek. No ale dlaczego spada? Dlatego spada, że jest nadprodukcja jajek. Jak przyjdą komuniści, socjaliści właśnie teraz w 2020 roku, no to już nie będzie tych jajek po 60, 70, 80 centów za tuzin, tylko zacznie brakować jajek. I właśnie dlatego mówię, pomyślałem o takim filmiku o tych jajkach. No drugą rzeczą, która też powoduje to, że to wszystko tanieje, jest to, że soja, te wszystkie, tą fasolę soja, którą Chińczycy kupowali, no przestali kupować, jest ta wojna celna, no i teraz tego żarcia, tego zboża, żyta, kukurydzy i innych produktów rolnych jest za dużo, no i jak jest za dużo tego towaru do biologicznego, no to zaczynają żywić tą paszą i krowy, i świnie, i kury. A jak zaczynają żywić kury, no to spada cena. Firma to w Ameryce to jest produkowane mniej więcej 8 miliardów jajek miesięcznie. 8 miliardów jajek miesięcznie. To jest bardzo, bardzo dużo. No, przy ilości 330 milionów kur niosących jaja w Ameryce, czyli na każdego Amerykanina w zasadzie jest jedna kura znosząca jajka. No to są nieprawdopodobne ilości. Tyle tylko, że jak cena spada o 30%, bo jest nadmiar, no to właśnie ten Calmain zaczyna mieć straty, bo jeżeli sprzedaż rok temu mieli 450 milionów, a teraz mają 220 milionów, no to są dużo straty. No ale wszyscy tracą z tego, tracą. No ceny spadają, jest za dużo tej paszy dla wszystkich tych zwierząt i bydła i pogłowia najróżniejszego, także powiedzmy cena rąbanki na giełdzie w Chicago w tych towarów spożywczych spadła o 13%. Ceny bydła jakiegoś hodowlanego to spadło o 13%. No i średnio ceny na jajka spadły właśnie 18%. No to są spore rzeczy. No dobra rzecz jest taka, że ceny w sklepach w zasadzie sklepy kupują hurtowo taniej, no to i starają się sprzedawać taniej, no to wtedy ludzie zaczynają kupować więcej, no i zaczynają, no tyle tylko, że nie kupują dwa razy więcej, tylko kupują trochę więcej, no o jajka to sprzedało się 2% w ilości niż w zeszłym roku. Cały ten Calmain, jedną z tych metod na to, żeby właśnie zrównoważyć te ceny, no to oni z 36 milionów kur niosących jajka, no to patrząc na ich zeznania, no bo jeżeli są na giełdzie tej państwowej i ceny można kupować, akcje można kupować i sprzedawać, no to oni muszą dawać raporty tam co miesiąc. No i w tych raportach jest pokazane, że ilość tego pogłowia tych kur jest mniejsza o 500 tysięcy, tak? Także te kury niosące jajka zostały zamienione na, no, można powiedzieć, mięso. Także jak widać, wolny rynek, wolny nieingerowanie państwa w ceny ma dwie pozytywne strony, tak? Ta cena jest dosyć niska, jest regulowana
tylko przez prawo popytu i podaży. No i rynek reaguje, jeżeli jest za dużo, no to powiedzmy przytnie, sprzeda na mięso, jeżeli jest za dużo, powiedzmy, jednego towaru, no to zaczyna produkować więcej świń czy trzody i tak dalej. Także brak ingerencji państwa w sprawy żywnościowe powoduje to, że te sprawy żywnościowe nie są problemem, także nie ma głodu. No i to jedyne, co się obawiam, no to jest to, że kiedy socjaliści przyjdą, no to za 5 czy 10 lat, no to zawsze się kończy tym, że pewne ingerencje państwowe w produkcji żywności powodują to, że są no, braki żywności. I to jest właśnie największa obawa moja w stosunku do 2020 roku, że jeżeli komuniści, socjaliści, demokraci by jakoś wygrali, no na co się nie zanosi? Zanosi się, że Trump zostanie wybrany przez normalnych ludzi na następne 4 lata. No, ale w 2024, jeżeli jednak będzie historycznie tak, jak było, że zawsze była prawica i lewica, powiedzmy konserwatyści i socjaliści, no to w 2024 roku, no to jak socjaliści się dostaną już do tej władzy, jak się te wahadło przepchnie w drugą stronę, no to im się przypuszczalnie uda poprzez to, że dopuszczą do głosowania wszystkich tych emigrantów, którzy są w Ameryce nielegalnie, no i oni są z reguły jednak z Ameryki Południowej i z Afryki, no a wszyscy ci ludzie, no to jednak mają te dążenia socjalistyczne, no i wtedy demokratycznie większość będzie wybierała zawsze socjalistyczne rządy, kongres i prezydenta, no i wtedy już niestety jajka nie będą po 80 centów czy dolara, no 10 centów za jajko, no to jest dosyć tanio, w niektórych rejonach były nawet tuziny jajka za 48 centów, czyli 4 centy, także to jest bardzo, bardzo mało, nie wiadomo jak to się ludziom czy komukolwiek opłaca produkować, no ale ludzie jedzą, no nie jedzą za dużo, bo się boją o cholesterol, no ale jedno jajko dziennie, to jak mówią, nie jest tak źle, tak samo jak i szklanka mleka też nie jest zła. No na pewno wegetarianie będą zaraz pisali, że to jest idiotyzm, że mleko to tylko piją cielaki, a jajka są od torturowanych kur, no ale to nie ma się co wami przejmować. Wegetarianie, jedźcie swoją trawę, jedźcie swoje marchewki, no ja wiem, że jesteście w łazience po 9 razy, 20 razy, bo zjeść jednak 2-3 kilo tej zieleniny, no to jednak to na żołądek nie wpływa. Człowiek, tak jak kura, nie jest wegetarianinem, jest wielożernym, żre mięso, żre nie mięso. Dopóki się zbalansuje wszystko, człowiek jest na tyle mądry, że powinien mieć wszystko w przekroju mięsnym, a nie specjalizować się w czymś. Także zdrowia dla zdrowych, no i powodzenia w jedzeniu jajek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek dzyń dzyń. Polecaj, wysyłaj na Wykopy, na Facebook, gdzie możesz. Do następnego codziennego filmiku, który jest z reguły bez monetyzacji.